Jak mówi starożytne przysłowie, wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. Tym razem jednak wieczne miasto musiało oddać pola Kielcom, które w dniach od 14 do 16 maja stały się międzynarodową stolicą drogownictwa. 20. Międzynarodowe Targi Budownictwa Drogowego Autostrada Polska, 16. Międzynarodowe Targi Maszyn Budowlanych i Pojazdów Specjalistycznych Maszbud, 10. Międzynarodowe Targi Infrastruktury, Salon Technologia i Infrastruktura Lotnisk, Traffic Expo TIL oraz 6. Międzynarodowe Targi Transportu Drogowego Pojazdy Użytkowe ROTRA, jak co roku zapełniły hale wystawiennicze. Mimo że ostatnie lata były dla branży drogowej ciężkie, po zwiedzeniu jubileuszowej 20. wystawy śmiało można powiedzieć, że widać ożywienie. Ja cieszę się z jednego, że w pierwszym dniu targów odwiedziło 50-60% więcej osób zwiedzających niż w roku ubiegłym, co świadczy o rosnącym optymizmie w branży. I branża chyba widzi już te światła, to światełko w tunelu. Na szczęście ten rok bieżący, ubiegły, kiedy bardzo wiele firm drogowych w Polsce po prostu zbankrutowało. Mamy już chyba za sobą, jest to oczekiwanie na nowe rozdanie, na nowe przetargi. To przyniesie na pewno ruch w branży. Kilkanaście tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej zapełniły produkty firm z całego świata. Na ich tle szczególnie wyróżniają się rodzime przedsiębiorstwa, takie jak wielokrotnie wyróżniany Azbud z Katowic, który prezentował szeroki wachlarz maszyn budowlanych. Firma obecna jest na kieleckich targach od 20 lat. Jestem wiernym fanem Kielc. Kielce się rozwijają wspaniale. Uważam, że to jest najlepsze miejsce w tej chwili w Polsce do wystawy. Kielce w tej chwili w porównaniu z wieloma ośrodkami, które mam okazję zwiedzać jako przedsiębiorca, jeżdżę w zasadzie po wszystkich targach na całym świecie. Są pięknymi targami kompaktowymi. Teraz po tych ostatnich inwestycjach przyciągają, jak widać, też coraz więcej klientów. Jesteśmy bardzo pozytywnie zaskoczeni frekwencją. Współczesne drogownictwo to coś więcej niż plac budowy i wielkie maszyny. Nie można zapomnieć o nowoczesnych systemach zarządzania ruchem. Przykładem świeci tu zakład systemów sterowania ruchem drogowym MSR Traffic, wyróżniony podczas targów aż 4-krotnie. Droga musi być wyposażona w cały szereg elementów informacyjnych, elementów bezpieczeństwa ruchu i właśnie to, co my robimy, to są urządzenia do sterowania tym ruchem na tych drogach, sygnalizacje, analiza tego ruchu, pomiary ruchu. Autostrada Polska to nie tylko powierzchnia wystawowa, ale także miejsce branżowych spotkań, rozmów, merytorycznych konferencji i dyskusji, a także co najważniejsze styk świata nauki i biznesu, z którego wyłania się obraz drogownictwa przyszłości. Najbliższe lata to przede wszystkim budowa dróg ekspresowych, obwodnic, czyli będzie raczej to kontynuacja tych technologii, które są oczywiście wzbogacanych systematycznie. Natomiast już musimy myśleć teraz o utrzymaniu dróg, o rozsądnej eksploatacji. W związku z tym nowoczesne systemy zarządzania ruchem, sterowania ruchem, inteligentne systemy transportu jest ta przyszłość. My jesteśmy na początku tego, ale mamy już pewne sukcesy nawet w skali światowej. Targi Autostrada Polska to również jedna z wizytówek dynamicznie rozwijających się targów Kielce. W trakcie imprezy wręczane były odznaczenia państwowe dla przedsiębiorców oraz nagrody dla najbardziej wyróżniających się wystawców. Nie można również nie wymienić widowiskowych zawodów operatorów maszyn budowlanych. Zarówno dla placówki, jak i imprezy rok 2014 jest datą 20. urodzin.